pomarańczowa rewolucja. Wykład o temacie bardzo aktualnym. Profesor Pawłyczko przybył wczoraj z Ukrainy. Ja już dostałem pierwszy prezent z okazji tego wykładu i pobytu. Także zamiast honorarium dla profesora Pawłyczki, to ja dostałem honorarium, ale myślę, że profesor Pawłyczko nie będzie też żałował tutaj pobytu u nas. Nasz dzisiejszy wykładowca jest człowiekiem o kilku twarzach i jedną z tych twarzy to jest twarz poety, eseisty, wybitnego przedstawiciela kultury ukraińskiej i powiedziałbym europejskiej, dlatego że pan Dymitr Pawłyczko tłumaczył na ukraiński z wielu języków, z angielskiego, z polskiego, z bułgarskiego, z rosyjskiego, przede wszystkim poezję. Jeśli chodzi o poezję polską, to przekładał Staffa, Pawlikowską, Jasnorzewską, Szymborską, Miłosza, również i naszych klasyków, Mickiewicza, Norwida, także zrobił ogromnie dużo dla promowania polskiej kultury, polskiej poezji, polskiej literatury na Ukrainie. Za tą swoją działalność literacką, za działalność w przekładach został przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego mianowany do tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego i ta uroczystość w 2002 roku tutaj na tym uniwersytecie się odbyła. I tutaj nawet znalazłem w jednym z życiorysów pana Dmitra Pawłyczki takie zdanie w audycji radiowej, kiedy on mówi, że dziś tylko myślimy poezją, a to i nie zawsze, kiedyś trzeba było nią żyć. I dalej, dusza żyje dopiero wtedy, kiedy człowiek śpiewa. Ukraińcy są narodem śpiewającym, dlatego potrzebują poezji. Podobnie jak wolności, o której w kontekście Ukrainy pisał Słowacki. Ta audycja nie miała żadnego politycznego charakteru, była audycją na temat Słowackiego i takich polsko-ukraińskich stosunków kulturalnych. Druga twarz pana Pawłyczki to jest twarz polityka. Był on ambasadorem w Warszawie Ukrainy. Zrobił dla stosunków polsko-ukraińskich niezwykle dużo dobrego. Między innymi przez to, że nie stronił od tematów tych najbardziej trudnych i bolesnych. Wołynia z czasów wojny, akcji Wisła, we wszystkich tych sprawach zajmował stanowisko takie otwarte, niesłychanie i całkowicie pozbawione nacjonalizmu, o co w tych sprawach jest niezmiernie łatwe. Myślę, że właśnie był takim jednym z budowniczych mostów w tym regionie, całej Europy tutaj środkowej i wschodniej, a w szczególności dobrych stosunków z Polską. Z tym, że oczywiście nie jest to tak, że pan Pawłyczko wyłącznie promuje Polskę, dlatego że jest wielkim rzecznikiem wejścia do Ukrainy, do Unii Europejskiej i też w jakimś wywiadzie na ten temat znalazłem takie jego stwierdzenie, gdzie dziennikarz pyta się, jakie miejsce w tych planach zajmuje Polska, wejścia Ukrainy do Europy. Odpowiedź pana Pawłyczki brzmi: pierwsza, stosunki Ukrainy z Polską mogą być przykładem dla innych państw, które pragną wstąpić do Unii Europejskiej, nie budując przy tym nowego muru między Zachodem i Wschodem Europy. Także jest nie tylko sympatykiem Polski, ale sympatykiem wszystkich krajów w tym rejonie i całej zjednoczonej Europy. W tym ostatnim okresie pan Pawłyczko niezmiernie mocno zaangażował się w budowanie tej nowej Ukrainy, właśnie w ten proces, który w Polsce zyskał tak ogromną sympatię i któremu żeśmy wszyscy tutaj
w zasadzie z całego serca kibicowali. Jak dzwoniłem przed świętami, zapraszając pana Pawłyczkę na wykład tutaj do Warszawy, to przepraszał mnie, że jest zachrypnięty, bo tkwi tam godzinami na placu w Kijowie właśnie i współpracując z Wiktorem Juszczenką i stąd właśnie, prawda, przypłaca to całkowitym zachrypnięciem głosu. I jego znaczenie w tym procesie, w każdym razie to trudno mi oceniać, na pewno sam był niesłychanie mocno w to zaangażowany i myślę, że trochę o tym opowie. Też wydaje mi się, że pan Pawłyczko zauważył to, że Polska i Polacy bardzo się zaangażowali w sprawy ukraińskie i ocenia to nasze zaangażowanie wysoko, czego wyrazem jest to, że podpisał taki list, w którym intelektualiści ukraińscy dziękują Polakom. I tu jedno ze zdań tego listu brzmi: w historycznej chwili, w której jako naród przeciwstawiliśmy się bezprawiu między usiłującej sfałszować wyniki wyborów prezydenckich, bezprawiu władzy usiłującej sfałszować wyniki wyborów prezydenckich, kiedy w imię demokracji i praw człowieka wypowiedzieliśmy walkę postsowieckiemu systemowi rządów i przez cały czas czuliśmy braterską sympatię, z jaką wspieracie nas w naszej walce o prawdę, prawda? I nawiązuje do naszego tutaj ruchu polskiego pod sztandarami Solidarności. W każdym razie wydaje się, że jest jednym z tych Ukraińców, tych intelektualistów ukraińskich, którzy to odczuli sympatię i wsparcie ze strony Polski i nie ma do nas pretensji, żeśmy wpychali nos w nie swoje sprawy, a wręcz odwrotnie, czuje takie, że ocenia pozytywnie to polskie zaangażowanie. Może na koniec bym jeszcze dodał, że jego dzięki głównie, czy w dużej mierze jego inicjatywie w Warszawie stoi pomnik Tarasa Szewczenki i pozwolę sobie na koniec tego wprowadzenia zacytować fragment wiersza Szewczenki do Polaków, który to wiersz czy fragment jest umieszczony na cokole tego pomnika. I ten czterowiersz taki brzmi: podajże rękę, bracie Lasze, miejsce mi w sercu swoim daj, a odzyskamy szczęście nasze w imię Chrystusa, cichy raj. Rozumiem, że to przesłanie w wierszu Szewczenki nadal jest aktualne w wykonaniu Dymytra Pawłyczki, którego proszę teraz o wygłoszenie wykładu. Bardzo proszę pan. Wasza Magnificencja, panie rektorze, szanowni państwo, panowie, towarzystwo. Już nie pamiętam, w jakim wierszu mój przyjaciel Jarosław Iwaszkiewicz pisał, że człowiek nie tylko chodzi, ale i lata, i chce mu się zawsze z Warszawy do Paryża, z Paryża do Warszawy. Ja chciałem, bardzo chciałem z Kijowa do Warszawy, i jestem prosto zaszczycony i odczuwam wielką przyjemność być znowu tutaj w Uniwersytecie Warszawskim, w centrum akademickiego, intelektualnego życia Polski. I czuję się w dość takiej sytuacji ciężkiej, bo przecież wiem, że o pomarańczowej rewolucji polska prasa pisała dużo, szczegółowo i rozumie się, bardzo ciężko będzie coś powiedzieć takiego, czego wy nie znacie. Ale może się uda, bo ja chciałbym przeżyć jeszcze raz to, co było tam na Majdanie i powiedzieć wam, że ze wszystkich narodów najliczniejsi byli Polacy w Kijowie, na Majdanie i
Oni nas wspierali i było to dla mnie wielką radością, bo jako ambasador w Polsce wiedziałem, że jakby coś się stało, to tak stanie się. Ja wdzięczny jestem Polakom za to, że przyjeżdżali, że byli tam. Ja osobiście dawałem słowo byłemu ministrowi obrony Bronisławu Komorowskiemu i kiedy przemawiał on, zrozumiałem i ja, i cały Majdan, że tłumaczenie jest niepotrzebne. Polska mowa była zrozumiana na Majdanie. I chciałbym prosić was uwagi. Jestem wdzięczny wszystkim, kto przyszedł. Widzę tu moich przyjaciół. Nie będę ich przyliczał, ale każdy mój przyjaciel wie, że ja już na jego popatrzył. Jestem bardzo zadowolony, że widzę ich tutaj. Prosim was o uwagę na 50 minut. Przepraszam, może to za długo, ale napisałem. I gdyby nie pan rektor, to i nie napisałbym na pewno tego, bo bardzo, bardzo ostrożnie muszę występować. I tak zaczniemy. Z uchwały kłamstwo Centralnej Komisji Wyborczej, która 22 listopada 2004 roku ogłosiła przedwcześnie, że Wiktor Janukowicz, kandydat władzy i protegowany Kuczmy, wygrywa wybory i ma zostać prezydentem Ukrainy. Było to iskrą, od której zapłonął duch pomarańczowej rewolucji. Miliony zwolenników Wiktora Juszczenki wiedziały, że wynik wyborów został sfałszowany już w pierwszej turze, 31 października. Kandydat narodu został przebiegle ogłoszony zwycięzcą, ale głosy nie zostały policzone uczciwie. Chodziło o pokazanie, że zwycięstwo było minimalne. Władza za wszelką cenę chciała posadzić Janukowicza w prezydenckim fotelu. Moskiewscy technolodzy polityczni i ich kijowscy agenci kierujący sztabami Janukowicza chcieli wykorzystać cynicznie twierdzenie, że mamy demokrację. Oto Juszczenko zwyciężył z minimalną przewagą w pierwszej turze. Otóż logicznym może być zwycięstwo kandydata władzy w drugiej turze. Wtedy nikt nie wiedział jeszcze o telefonicznych negocjacjach tajnego sztabu Janukowicza z kierownictwem CKW, Centralnej Komisji Wyborczej, z biskupami Cerkwi Patriarchatu Moskiewskiego, z najbliższymi współpracownikami prezydenta Kuczmy, o samej technice fałszowania głosów i konkretnej zapłacie za usługi komputerowe i machinacje, gdy 97% protokołów policzono w ciągu dnia, a 3% liczono przez następnych 10 dni. Jednak na podstawie równoległego podliczenia głosów wiadomo było, że Wiktor Juszczenko został wybrany na prezydenta już 31 października. Naród wiedział o tym. Wiedział, ale milczał. Było to groźne milczenie czujnego narodu, który został boleśnie uderzony i zmuszony do zamyślenia się nad wszystkimi wcześniejszymi działaniami swego krzywdziciela. W pamięci narodu na nowo uwyraźniły się przestępstwa skorumpowanej władzy, niesprawiedliwa prywatyzacja majątku, przekazanie na własność kilku oligarchicznych rodzin najdroższych przedsiębiorstw, w tym potężnych kombinatów metalurgicznych, systemowe niszczenie wsi poprzez reformę, w wyniku której właściciele małych działek ziemi popadli w feudalną zależność od bogatych przyblędów dzierżawców. Stale znieważanie potrzeb rozwoju kultury ukraińskiej, opanowanie przestrzeni informacyjnej państwa przez zapobiegliwych rusyfikatorów, falsyfikacja wyborów prezydenckich w 1999 roku, kłamstwa mediów kierowanych przez Temniki Medwedczuka, bezkrytyczne wychwalanie władzy przez dziennikarzy pokroju Piechowszeka. Otóż sama władza długo i dobrze popracowała, aby przygotować naród do stawienia godnego odporu swoim kłamstwom, zniewagom i przestępstwom. W przededniu drugiej tury przesłankami wybuchu
były zdeterminowane wystąpienia mężów zaufania Juszczenki, deputowanych i działaczy społecznych, którzy porozjeżdżali się po wszystkich zakątkach kraju, aby agitować ze swojego kandydata. Przeczucie to nie ominęło również i mnie. Oto fragment wiersza Głosujcie, który w październiku nadało radio, a setki razy czytany był przeze mnie mieszkańcom ziemi czerkaskiej. Брати і сестри, в тяжку годину я вас волаю, кличу, зву, голосуйте за Україну, хоч отруєну, але живу. Голосуйте за чисту воду, за хліба щоденного Божу яву, голосуйте за честь і свободу, хоч отруєну, але живу. Голосуйте за козацьку підкову, вийняту з поля в ніч степову, голосуйте за рідну мову, хоч отруєну, але живу. Голосуйте за зброю кмину, що вбиває отруйну траву. Голосуйте за Україну, хоч отруєну, але живу. А як знов загарчать кайдани, ошкіриться кривда стара, виходьте на площі й майдани, як на хрещення до Дніпра. Будьте сильні, як нація жизна, що її не вб'єш, не скуєш. І налється здоров'ям вітчизна по небесну сонячну креш. Отож, коли влада... Коли влада здецидувала ще раз познецячим над правом народу до вольного вираження своєї волі в виборах, живіл спричиву блискавічне завладнув цілим народом. Учасниками демонстрації були на початку київ'яні, до яких натихмість прилучили ще представителі обводів, в яких вибори виграв Віктор Ющенко, а пізніше рівніш тих регіонів, в яких перевагу узискав Віктор Янукович. Його перевага в полудньових і східних обводах позоставала значною навіть в повторному голосуванні 26 грудня. Для чого? Przede wszystkim dlatego, że władza w tych obwodach zastraszyła naród takimi przestrogami. Cytuję. Osoby, które sympatyzować będą Juszczence, wezmą udział w zgromadzeniach, gdzie o Juszczence mówić się będzie nawet neutralnie. Następnego dnia wylecą z pracy. Koniec cytat. Programy telewizji ERA i kanału Piątego, które obiektywnie i uczciwie podawały informacje o przedwyborczych wydarzeniach w kraju, nie można było oglądać na Krymie, w obwodzie donieckim, dniepropetrowskim, kirowogradzkim, zakarpackim i innych obwodach Ukrainy. Ale nie można było zastraszyć i wyłączyć z życia państwa wszystkich górników i metalurgów, intelektualistów i rolników wschodu i południa Ukrainy. Nie mieli oni możliwości wzniesienia na swojej ziemi pomarańczowych flag, dlatego w sposób szczególny słuchano ich tam, gdzie panował kolor słońca, duch sprzeciwu i swobody. Centrum rewolucji stał się Majdan Niezależności w Kijowie. Tam współpracownicy Juszczenki zawczasu przygotowali scenę, z której planowali ogłaszać wstępne wyniki wyborów. 22 listopada Majdan przekształcił się we wzburzone morze rozgniewanych protestujących osób. Ogłoszono ogólnoukraiński strajk, sprzeciw wobec władzy, wotum nieufności Centralnej Komisji Wyborczej. Powołano Komitet Ocalenia Narodowego, który kierował całym ruchem rewolucyjnym. Juszczenkę ogłoszono prezydentem Ukrainy, co entuzjastycznie przyjęli zgromadzenie na Majdanie. W pierwszym dniu pokojowego powstania na Majdanie zgromadziło się 100 tysięcy osób, a już w następnych dniach wirował tam milionowy ocean, który mógł jak tsunami straszną falą znieść instytucje władzy, zmiażdżyć gniazda biurokratów, okrutnie zrujnować nienawistny reżim Kuczmy Janukowycza. Miliony Ukraińców nie tylko w Kijowie, ale po wszystkich miastach i wsiach centralnej i zachodniej Ukrainy przybyły na place i majdany i powiedziały nie фальсифікації виборів, не кламству влади, не Кучмі і його кандидатові на становіско президента, не Путінові і його агітації за кандидата Москви на президента панства українського, не режимові, забіянцему патріотів і учтівих дінікажів, труянцему повшехні узнаного лідера народу кандидата на президента.
rozpoczęła się prawdziwa rewolucja, która jak trzęsienie ziemi wycisnęła lawinę prawdy spod kory zatrutego kłamstwa na powierzchnię życia, gdzie wszystko zaczęło oddychać ogniem odnowy i rozdrażnionej świadomości narodu. Ale mimo całego swego ogniowego ducha nie było to awanturnicze powstanie skazanych na zgubę ludzi. Wręcz przeciwnie, tak przemówił pewne swej racji i zwycięstwa naród. Nigdzie nie została wybita szyba, nie spalono żadnego samochodu, nie uderzono żadnego przeciwnika, nie rozerwano żadnego niebiesko-białego szalika, który czasem trafiał między pomarańczowe wstążki. Zwolenników Janukowycza, przybyłych z Doniecka i innych wschodnich miast, głodnych i zdziwionych pomarańczowym morzem, witano gościną, bratnimi uśmiechami, nawoływaniem do wspólnego śpiewu. Inteligencja, młodzież studencka, uczniowie starszych klas zadawali ton wszystkiemu, co się działo na Majdanie. Nikogo nie popchnąć lokciem, nikomu nie stanąć na nogę, podać każdemu rękę, każdego zaprosić do zaimprowizowanego obiadu przy kuchni wojskowej. Nie był to krzykliwy tłum, nie była to brudna ulica, lecz gromada młodych, promieniujących twarzy, ogarniętych jakimś wielkim szczęściem. To była młoda rewolucja, tańczyła i śpiewała dnie i nocy. W jej oczach nie było ani zmęczenia, ani strachu. Nic nie robiła sobie z pogłosek, że po ciemnych podwórkach i zaułkach Kijowa kryje się rosyjski specnaz gotowy strzelać do ludzi. Rano z masy promieniujących twarzy wychodzili naprzód siwe babusie, których było tam więcej niż poważnych starców, i rozpoczynała się modlitwa. Młodzież powtarzała ją za starszymi, niby Ojcze Nasz na Wigilię w kręgu swej rodziny. Modlitwa Majdanu, którą prowadzili razem prawosławni księża Patriarchatu Kijowskiego i Cerkwi Grekokatolickiej, to najbardziej wzruszający przejaw rewolucji. Ale nie tylko studenci zasiedlali namioty, uderzali w metalowe beczki, bębny przed gabinetem ministrów, przemawiali do przestraszonego i zamarłego oddziału sił specjalnych przed budynkiem administracji prezydenta. Były tam wszystkie warstwy społeczne narodu. Farmerzy, przedsiębiorcy, nauczyciele, lekarze, inteligencja i mieszkańcy wsi. Ci ostatni, najbiedniejsi. Ale nie gniew biednych przeciwko bogatym był motywem przewodnim rewolucji. W jednym z wystąpień na Majdanie Juszczenko, mówiąc, iż pensje wielu mieszkańców namiotowego miasteczka są o wiele większe niż jego, powiedział prawdę. Naród żądał przede wszystkim zmiany nieudolnej, złodziejskiej, kłamliwej władzy, wolności słowa, nowego, demokratycznego zarządzania państwem. Pomarańczowa rewolucja miała swój prolog. Było to powstanie narodu na początku lat 90. ubiegłego stulecia, gdy ruch narodowy zorganizował żywy łańcuch od Iwano-Frankiwska i Lwowa do Kijowa oraz mityngi protestu przeciwko odnowieniu umowy związkowej, gdy w atmosferze oderwania Ukrainy od Rosji upadło totalitarne imperium carsko-bolszewickie. Nasza ówczesna rewolucja, rewolucja ruchu, poczynała się przyczyniła się do proklamowania niepodległej Ukrainy, ale nie zakończyła się zwycięstwem demokracji. Władza trafiła do rąk wczorajszych sług reżimu komunistycznego. Główną przyczyną takiego stanu był brak jedynego lidera sił demokratycznych. Na pierwszych wyborach prezydenckich nie wygrał dysydent Wiaczesław Czornowil, nie wygrał również dysydent Lewko Lukianenko. Brak zgody między nimi, wrogość między ich zwolennikami doprowadziły do tego, że nasze państwo nie poszło, tak jak kraje bałtyckie, normalnym, utwardzonym traktem, a bagnistymi bezdrożami i trzęsawiskami niby ku to Europie, a w rzeczywistości do wspólnej przestrzeni gospodarczej, gdzie poprzez gospodarcze zjednoczenie byłych republik Związku Radzieckiego stara metropolia znów planuje podporządkować sobie Ukrainę. W okresie niepodległości największym osiągnięciem narodu ukraińskiego nie było samodzielne zarządzanie, utworzenie armii, nawet nie wytyczenie granicy państwowej, a skupienie sił wokół jednego demokratycznego lidera.
Pojawienie się Wiktora Juszczenki na politycznej arenie Ukrainy położyło kres wrogości i rozbratowi wśród patriotycznych elit Ukrainy. Długo oczekiwana jedność Ukraińców pojawiła się w pełni swej siły właśnie w dniach pomarańczowej rewolucji jako zaprzeczenie tradycyjnej i niestety potwierdzonej niejednorazowo w historii prawdy o tym, że tam, gdzie dwaj kozacy, tam trzej hetmani. W 2004 roku naród ukraiński objawił się w nowej jakości, którą można określić jako wspólną świadomość, że nie można go pokonać, że pisane jest mu zwycięstwo. Powiedzenie razem nas bagato, nas nie podolate, które w podobnych okolicznościach powtarzane było przez wiele narodów. Przypomnijmy sobie, ja jako hispanista troszeczkę pamiętam, El Pueblo Unido, Hamas será vencido. Zjednoczony, naród zjednoczony nigdy nie może być zwyciężony. I to bardzo ciekawe, że ten właśnie, ten taki podobny, nie przetłumaczony, jakby nie pozapożyczony, ale bardzo podobny wyraz najlepiej oddaje nowy stan ducha narodu, który sam siebie wychowuje, stwarza i ochrania geniuszem swojej narodowej tożsamości, swojej realnej, ale jeszcze chwiejnej państwowości. Naród ukraiński w praktyce dokonał tego, o czym pisali i marzyli najlepsi jego synowie, bojownicy o wolność. Obnimijcie, braty moi, molił was, błagaju, zwracał się do nas Taras Szewczenko. I wreszcie naród usłyszał swego proroka. Rewolucja pokazała, że jednomyślność i jedność obywateli gotowych nie tylko wyjść na place i majdany, ale i umrzeć za wolność, to coś o wiele silniejsze od broni aparatu państwa. Opozycja nawoływała do akcji protestu. Była przekonana, że władza zrozumie, iż jest w sytuacji bez wyjścia i ustąpi z drogi narodowi, ale stało się inaczej. Konfrontacja przeciągała się, a moralni ideolodzy spod skrzydła Kuczmy liczyli na wyczerpanie demonstrantów, na grudniowe śniegi i mrozy, które miały zniechęcić i w końcu, jak o tym marzyli w rządzie i administracji prezydenta, rozegnać ludzi z Majdanu. Traktowali naród jak stado kozłów. Tak byliśmy nazwani kandydatem w prezydenta Janukowyczem. Kozlami. Kozłów, który pobiegnie te stado do cieplej stajni, jak tylko zawieje śniegiem i zaczną się przymrozki. Lecz setki namiotów na Chreszczatyku, na ulicy Bankowej, pod samym nosem administracji prezydenckiej, przed budynkiem gabinetu ministrów świadczyły, że naród nie ma zamiaru porzucić stolicy. Wręcz przeciwnie, robi postój jak armia. Z ogniskami, ze służbą ochrony i bezpieczeństwa, gotowe na zawalanie swoich dowódców, nie tylko blokować, ale zdobywać rządowe budynki.